Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy warto startować na starym serwerze, czy warto na nowym, jakie są wady, zalety, jakieś porównanie tych serwerów, dlatego że w dalszym ciągu bardzo dużo osób pyta, czy czekać na nowy serwer, czy wystartować na jakimś starym i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj postaram się na to odpowiedzieć. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać swoje opinie w komentarzach na ten temat. Czy wy wolicie startować na starych serwerach, czy na nowym? Dlaczego? No i wiadomo, piszcie, chętnie sobie poczytam. Dobra, myślę, że możemy zaczynać i może zacznijmy sobie od nowych serwerów, dlatego że nowe serwery mają tak naprawdę tylko jedną zaletę i tylko jedną przewagę nad starymi serwerami, mianowicie brak delayu w starcie. To znaczy, wiadomo, jak startujemy na nowym serwerze, który dopiero co wychodzi, tak jak w tym przypadku teraz mamy EU4, no to wszyscy startują w jednym i tym samym momencie, nikt nie ma żadnej przewagi, wszyscy mają równą szansę, no i po prostu każdy może sobie z każdym na równi grać, każdy z każdym na równi może się tam ścigać w rankingu i tak dalej, więc to jest tak na dobrą sprawę jedyna zaleta, dlatego że nie każdy lubi startować z delayem, wiadomo, są różne charaktery, są różne typy graczy, ja na przykład jakbym miał wystartować na jakimś starym serwerze i miałbym jednak mimo wszystko z tyłu głowy, że wystartowałem później od innych, że po prostu nie miałem tyle czasu na rozwój swojej postaci, no to jednak ciągle gdzieś by mi to tam siedziało w głowie, no i przez to raczej prędzej czy później na takim starym serwerze bym skończył grać. No a oczywiście na nowym wszyscy mogą wystartować w jednym i tym samym momencie, no i tego delayu nie ma. Stare serwery, może inaczej, nowe serwery polecam dla osób, które wydają jakieś tam większe ilości pieniążków na swoje postacie, czyli tutaj minimum eko, ewentualnie grzybiarze, no bo jednak wiadomo, to nie jest reguła, no ale jednak mimo wszystko, jeżeli wydajecie jakieś pieniążki na swoją postać, no to chcecie w tym rankingu mniej lub bardziej się liczyć, chcecie prędzej czy później sobie wbić do jakiejś lepszej gildii, na jakąś wyższą lokatę w tym rankingu, no to jednak startowanie z delayem na jakimś starym serwerze może nie być dla was. Oczywiście wiadomo, to są tylko takie moje opinie, osoba free to play jak chce startować bez delayu, to tu też może sobie zagrać na nowym serwerze, to jakby logiczne, no ale to jest takie coś, co mi się po prostu wydaje, że tak powinno być. Jeżeli ładujecie jakąś kaskę w swoją postać, no to jednak lepiej będzie na tym nowym serwerze wystartować bez delayu, no i mieć po prostu równe szanse z innymi. Więc no, tak to po prostu wygląda, taka jest moja opinia co do nowych serwerów. No i tyle, jeżeli chodzi o stare serwery, no to tutaj sytuacja jest troszeczkę inna, dlatego że na starych serwerach przede wszystkim macie od razu fajny boost na sam początek do postaci. Dlaczego? Ano dlatego, że stare serwery, wiadomo, są zazwyczaj wymarłe, no i często tutaj w rankingu gildyjnym gildie nie są po prostu pełne, nawet gildie, które tam mają top 1, top 2, top 3, generalnie siedzą w top 10, no to często jest tak, że te osoby w tych gildiach są nieaktywne, że te gildie nie mają pełnego składu, że kogoś tam szukają, no i jeżeli wy startujecie na takim starym serwerze, to bardzo dobrym pomysłem jest właśnie popisać do liderów tych gildii, popisać do oficerów, może zapytać na jakimś Discordzie tym ogólnym Shakes, a może u mnie na kanale Chat Shakes na Discordzie, może znajdziecie taką osobę, która nie ma pełnego składu, ma w pełni ulepszoną gildię, no i po prostu doda nawet pierwszy level. Zazwyczaj tak to wygląda, że wiadomo, nawet osoby, które inaczej, zarządzający gildią raczej wolą dodać pierwszy level, który będzie chociaż na początku aktywny, aniżeli trzymać jakiś 400, 500, który od kilku tygodni, miesięcy, ewentualnie miesięcy się nie logował na swoją postać. Więc ja jak jeszcze kiedyś tak robiłem, jak sobie grałem właśnie na jakichś starych serwerach, no to nie było to problemem znalezienie takiej mocnej gildii. To jakby, muszę wam tutaj powiedzieć, po prostu założyłem postać, popisałem po ludziach, no i prędzej czy później taką mocną gildię, do takiej mocnej gildii sobie dołączałem i po prostu ją znajdywałem. Więc tak to tutaj wygląda w tym temacie. No i co? Przewaga starych serwerów, czyli to co wam powiedziałem, fajny boost na start, bo po pierwsze gildia ma już najprawdopodobniej 200% do expa i golda, więc to jest naprawdę fajny buścik na początek. Po drugie ma bardzo dużą ilość rycerzy tutaj w gildii, wiadomo, zazwyczaj koło 1000, no bo to jest max, ewentualnie tam 900-950, no ale tak czy inaczej to jest bardzo fajny boost, dlatego że od razu, od samego początku, jak tylko założycie sobie tą postać, jak odblokujecie twierdzę na 25
4 levelu, no to macie bardzo mocne gemy, które wam z tej kopalni gemów lecą. No i jeszcze oczywiście czarne gemiki, to też jest bardzo fajne, dlatego że zazwyczaj jak dołączycie do takiej mocniejszej gildii, no to większość osób tam już będzie miało salkę 15+, no i dzięki temu od samego początku waszej postaci będziecie mieli dostęp do czarnych gemów, no i po prostu ten początek przejdziecie jak strzała, że tak powiem, przejdziecie przez ten początek jak burza, więc to też jest fajne urozmaicenie początku gry właśnie na takim starym serwerze. Co mogę tutaj dodać? Jeżeli chodzi o takie stare serwery, które ja bym od siebie polecił, no to na pewno jakiś serwer pierwszy międzynarodowy, może 50 międzynarodowy, może 60, ale on nie jest taki stary jeszcze, więc tam może być ciężko dołączyć do topowej gildii. Ewentualnie jakiś pierwszy polski też tam jest w miarę aktywny, pierwszy europejski, no ale to też jest nowy serwer, to dopiero tam jak ktoś to będzie oglądał za rok, dwa, trzy, to może wtedy mu się to przyda, że tak powiem. Tak czy inaczej, no takie okrągłe serwery, ogólnie takie okrągłe serwery bym polecał. No bo jednak no po prostu są bardziej aktywne, no i na pewno jakąś aktywną gildię do wspólnej gry sobie znajdziecie. Więc mówię, serwer pierwszy polski, pierwszy międzynarodowy, może jakiś 50 międzynarodowy, też już niedługo będzie miał 2 lata, może jakiś 60, może jakiś pierwszy europejski, może jakiś, nie wiem, 5 międzynarodowy, 5 polski, no coś w tym rodzaju. Po prostu popiszcie, popytajcie i na pewno na którymś z takich starych serwerów znajdziecie sobie miejsce w takiej właśnie mocniejszej gildii, która was z przyjemnością ugości. Więc no, tak jak mówię, popisać, no i powinniście znaleźć właśnie swoje miejsce na takim serwerku i mieć bardzo fajne boosty na sam początek. No i oczywiście na starym serwerze, jeżeli kogoś w ogóle nie interesuje ranking, tutaj to bym bardziej polecał dla graczy free to play, bo mimo że oni będą grać free to play, no to jednak wiadomo, będą mieli fajne boosty na początek, no i bardzo im ta postać mimo wszystko, nawet nie wydając grzybów na lochy i tak dalej, poleci na samym początku. No ale właśnie, stare serwery głównie bym polecał dla osób free to play, ewentualnie dla osób, których nie interesuje ranking. Jeżeli jesteś taką osobą, która gra sama dla siebie, w ogóle cię tu nie interesuje ranking, w ogóle tutaj nie masz z tyłu głowy, żeby tam ten ranking podbijać czy coś takiego, no to wtedy stary serwer również będzie na pewno fajnym wyborem. Dlatego, że no mówię, grasz dla samego siebie, wiadomo, że ten ranking się tam będzie gdzieś z tyłu wbijał, że tak powiem, no ale jednak mimo wszystko zależy ci tutaj najbardziej na rozwoju własnej postaci, najbardziej na tym, żeby jak najmocniejszą tą postać zrobić, na powolutku sobie tutaj ulepszać statystyki, wbijać level, no i ten ranking, tak jak wspomniałem, praktycznie wcale cię nie interesuje, na pewno dla takich osób będzie stary serwer dobrym wyborem. Oczywiście, jeżeli będziesz jakieś grzybki kupował dla własnej satysfakcji, dla rozwoju własnej postaci, no to też stary serwer będzie spoko, no ale jednak takie rozgraniczenie, powiedzmy, nowego i starego serwera, no to stare właśnie bardziej dla graczy free to play, no a nowe bardziej dla graczy eko bądź grzybiący, ale to oczywiście jest kwestia subiektywna, tutaj wiadomo jak tam kto uważa, zresztą no wiadomo, jako gracz free to play raczej nigdy do tej topki nie wbijesz, ewentualnie jak wystartujesz, zwłaszcza na takim starym serwerze, jak wystartujesz na nowym, będziesz grał kilka lat regularnie i po prostu wiadomo, będzie to jakiś serwer mniej aktywny pokroju właśnie EU3, EU4 może, jakiś nieokrągły, bo teraz nie oszukujmy się, najmocniejsi gracze lecą właśnie sobie na te okrągłe serwery, teraz na przykład będzie EU5, no i tam o tą topkę będzie na pewno graczowi, dla gracza free to play bardzo ciężko, ale na takim myślę nieokrągłym, który i tak nie będzie jakiś giga mocny, no to po kilku latach faktycznie wydaje mi się, że taka osoba nawet free to play za 2, 3, 4 lata może do tego top 30 się wbić, no bo wiadomo, ludzie pokończą grę, różne są sytuacje, zazwyczaj tak to wygląda, że na takim nowym serwerze, zwłaszcza takim nieokrągłym, no to dość szybko ta topka się wykrusza, no i na jej miejsce wskakują osoby, które nie wydały aż tak dużo grzybów na swoją postać, albo wcale nie wydały. Tak też często jest, widziałem osoby, które naprawdę wydawały jakieś grosze na swoją postać, albo wcale nie wydawały, a na jakichś starych polskich serwerach są w tym momencie w top 10, top 5, więc można, jak najbardziej można, tylko potrzeba czasu, cierpliwości, no i tego, żeby po prostu topowe osoby się wykruszyły. No niestety, nie oszukujmy się, tak to wygląda. Więc no, tyle. To są takie główne różnice między starym a nowym serwerem. Jeżeli osoby nie zależy na rankingu, w sensie jeżeli tobie nie zależy na rankingu, nie zależy ci w ogóle na jakimś tam, no na tym, że po prostu wystartowałeś o wiele później niż topka, grasz dla samego siebie,
i tak dalej, to stary serwer będzie na pewno fajnym wyborem, a jednak jeżeli masz z tyłu głowy ten ranking, chcesz sobie prędzej czy później w nim uczestniczyć, no i chcesz tam, wiadomo, nie startować z delayem, no to nowe serwery to jest chyba takie logiczne w ogóle rozgraniczenie, bym powiedział, no to wtedy sobie startujesz na nowym serwerze, nie masz żadnego delayu, no i prędzej czy później po tą topkę lecisz. No i co? Chyba tyle z mojej strony, to wam chciałem powiedzieć, taka jest moja opinia. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, taki krótszy filmik, ale ktoś mi od razu ostatnio na streamie podrzucił właśnie taki pomysł, więc stwierdziłem, że nagram, zwłaszcza jak teraz startuje nowy serwer. Dziękuję wam za uwagę, zostawiajcie oczywiście kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie komentarze, tak jak powiedziałem, jaka jest wasza opinia w tym temacie. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!